Cześć, witam Was serdecznie, Retroszpulta Wasie kłania, witam Was serdecznie kochani w kolejnym odcinku, w którym to będę Was namawiał do zagrania sobie w grę wydaną w 2016 roku przez Psytronic Software, grę pod tytułem My Life, która tak naprawdę jest bardzo podobna i można powiedzieć, że jest taką nieformalną następczynią gry z pierwszej połowy lat 80. Mike, wydanie oczywiście na Commodore 64. No a we wspomnianej grze sterujemy Eugenem. No, osoba ta już nie jest najświeższej młodości. No i musi dzielnie przetrwać każdy dzień tygodnia. My w tym celu musimy tej postaci oczywiście pomóc, tak by w weekend mogła sobie odpocząć, a naszym celem będzie zbieranie poszczególnych elementów, które znajdują się w każdym z pokoi. No i oczywiście jednocześnie będziemy musieli uważać na różnego rodzaju przeciwników w postaci na przykład odkurzaczy, jakichś zamiatarek, no i również i ochroniarzy. Ale zanim oczywiście przejdziemy do samego gameplaya, no to ja wejdę sobie na stronę Psytronic Software, no i kupię sobie wersję cyfrową gry, ściągnę ją na kartę SD, wsadzę do SD tu EC, no i zobaczymy się w następnym ujęciu, kiedy już gra będzie załadowana. Przejdę od razu do strony Psytronic Software. Tak, no tutaj na wstępie bita nas reklama jednej z najnowszych produkcji The Age of Heroes, wydanie oczywiście przez Psytronic Software. No i tutaj wpiszemy naszą szukaną grę, oczywiście My Life. W dzisiejszym zakupie tylko wersję cyfrową, no w późniejszym czasie być może zdecyduje się na wersję pudełkową. No i tu jest ta rzeczona pozycja. No i ściągniemy, a właściwie zakupimy wersję cyfrową, Buy Now. Damy tutaj dolara na wsparcie dla autora, producenta gry oczywiście. No i tutaj będziemy musieli wpisać swoje dane. Polska. Dobra, 2,99, 1, czemu 4? No dobra, niech będzie, pewnie jakieś dodatkowe opłaty są. Przejdziemy teraz do PayPalu, zalogujemy się, no i zapłacimy. Kontynuuj. Dobra, wpiszemy swój adres mailowy, na który będziemy chcieli, żeby nam przysłali grę. No i teraz, którą wersję? No, weźmy tą pierwszą. Właściwie nie, ja sobie ją ściągnę tutaj na pulpit, widzę. Pulpit. No i dobra, wygląda, że jest ściągnięta, także wrzucę teraz tą grę na kartę SD. Kartę do SD tu EC. No i widzimy się w następnym ujęciu, kiedy już owa gra będzie wczytana. No, My Life, no to spróbujmy w takim razie. Pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek, startujemy. No, musimy uważać na odkurzacz, który nas próbuje złapać, ale i również na melodyjkę, nutkę właściwie, którą wyrzuca w naszą stronę radio. Oczywiście możemy usiąść na fotelu i w tym momencie, o, jesteśmy niewidoczni jak gdyby dla przeciwnika. No, uciekamy.
dawna. Kurczę! Laszka, jasne gminy. Ej, ej, dobra. No. Dobra. Tak. Jeszcze cztery elementy do zebrania. Zostały trzy. Chodź, 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 chodź. No chodź, tu chodź. Ależ to mnie musiało kosztować jedno życie. Ojej. Tak. Dobra, i uciekamy do wyjścia. Dobra. 2126 punktów. No i przechodzimy do drugiego poziomu. Oczywiście dalej to jest poniedziałek. No tu w tym etapie będziemy uciekać przed listonoszem, tak mi się przynajmniej wydaje. Który rzuca nas, nie wiem, gazetami. No właśnie, kurczę blaszka. Niestety nie udało się. I chyba koniec, tak? No to spróbujmy jeszcze raz. Drugi raz, ostateczny. Może tym razem pójdzie lepiej. No, za każdym razem, gdy się pojawia napięcie nad radiem, to jest znak, że w naszą stronę lada chwila poleci nutka. O, właśnie. A teraz. Tak. No. Jeszcze tutaj. A kurczę, było ciepło. No, świetnie. Dobra. No i ucieczka. Tak jest. Fajnie, trzy życia zostały, także idziemy dalej. Pyk. Prawie mnie dopadł. No, ryzykuję ostro. Dobra, udało się. Teraz tutaj. Tak. No. Ale miałem szczęście. Ale on szybko biega. Chodź. Czemu się nie ruszyłeś? Czemu nie uciekłeś? No szkoda, przed końcem. Nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do wyjścia. Tak. No i będziemy teraz w następnym dniu, czyli we wtorku. Odrobina szczęścia. O! Szczęście niesamowite, no, którego teraz już brakło, niestety. Niestety. Tak. I tak. Koniec. To będzie chyba mój koniec. Także game over. Dziękuję wam serdecznie, kochani, za oglądanie dzisiejszego odcinka. No i widzimy się w następnych. Cześć.